eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości ze studia SCS. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, co wrzuciło SCS w tym tygodniu, czyli tak jak macie i na miniaturce i w tytule, czyli od 19 do 27 września. No a w ciągu tego tygodnia SCS wrzuciło 3 nowe posty, ale o tym zaraz. I jeszcze przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, wbijcie też na Discorda, link macie w opisie. No i teraz lecimy z odcinkiem. Pierwszy post ze studia SCS został wrzucony niedzielę tydzień temu, 20 września i tyczy się on Iberii, a dokładnie Barcelony. Piszą tutaj o tym, że tam zróżnicowanie terenu i w realu i w grze będzie takie, że no, po jednej stronie jest morze, a po drugiej są góry. I jeszcze tutaj taką ważniejszą informację, którą wychwyciłem, to że będziemy mieli w tym mieście bardzo dużo jakichś różnego rodzaju wyładunków, czyli na przykład będziemy przyjmować umowy o pracę w wielu branżach, w tym fabryki samochodów, szkła, salonów samochodowych, ciężarowych, a nawet na lokalnym lotnisku. Więcej informacji tutaj o tym nie mam. No i może teraz skupimy się na zdjęciach. Pierwsze zdjęcie, no tutaj wjeżdżamy do Barcelony, albo do portu w Barcelonie, nie wiem o co tutaj chodzi, nie wiem co to jest napisane na tym znaku, no ale tutaj nic specjalnego nie ma, aczkolwiek no to bardzo ładnie wygląda. No i tutaj macie zdjęcie lotniska, dokładnie jakiegoś tam obok Barcelony. No i tutaj macie takie fajne skrzyżowanie, gdzie niby możecie w lewo jechać, ale droga się kończy. Tutaj też fajnie auta takie postawili jako modele, więc naprawdę to spoko wygląda. Też jakaś tutaj budowa się tyczy. Tutaj macie o tym, co oni tam pisali, że w jakimś, że w lotnisku obok Barcelony będziecie mogli dostarczać ładunki, więc no spoko, w oddali jeszcze różne samoloty widać. No i co, tutaj macie jakieś różnego rodzaju fabryki, nie fabryki, porty. Tutaj najprawdopodobniej tak, o tutaj będziemy wjeżdżali, żeby przetransportowało nas no, do jakiegoś innego portu, czyli do Barcelony będzie można się dostać z Francji najprawdopodobniej portem, albo no z Włoch, raczej innego portu nie ma, z którego można by było się dostać. Tutaj macie garaż, nie wiem czy to nowy prefab, chyba takie podobne są, mi się wydaje, w Black Sea, tym nowym DLC, ale no to naprawdę spoko wygląda. No i tutaj jeszcze wychwyciłem sobie zdjęcie od tutaj i tutaj jeszcze zauważyłem, to bardzo jest podobne do MP5, tak z daleka. Jak przybliżyłem zdjęcie, no to już trochę mniej, aczkolwiek no to zdjęcie widzicie teraz na ekranie, jest to strasznie spikselizowane i nie da się powiedzieć, czy to, nie da się na 100% powiedzieć, czy to jest MP4, czy to jest MP5, no ale tutaj widzicie fajne rondo, w ogóle będzie rondo jest na powierzchni jeszcze w tunelu, więc no spoczko to wygląda. Tutaj więcej jakichś innych rzeczy takich ciekawych nie ma pokazanych i następny post tyczy się ATS-a. A dokładnie Low Boy Trailer, czyli tej naczepy niskopodwoziowej. Piszą tutaj o tym, że w 1.39 w ATS-ie będzie aktualizacja do tych różnych tam naczep niskopodwoziowych, czy to zwykłych, do przewozu zwykłych rzeczy, czy do Special Transport, czy do Heavy Transport. Jakieś tam będziecie mieli nowe kolory, akcesoria do naczep, światło ostrzegawcze, opcje podwozia, długości, osie przegubowe i nie tylko. No to naprawdę spoko to wygląda, teraz zdjęcia może zobaczymy. No w sumie zdjęcia są bardzo podobne, jeszcze możecie sobie poobejrzeć jakie tutaj różnego rodzaju krajobrazy, tak, nie wiem z jakiego to w sumie, na jakim DLC to jest robione, no ale no spoczko będziecie mogli, tak jak tu widzicie, czy to traktory, czy to łodzie, czy to jakieś kombajny, czy to jakieś tutaj, nie wiem, rury jakieś dziwne, nie wiem, więc koparki, więc to naprawdę spoko dla tych, co grają w ATS-a, tutaj macie o tym kombajnie, co mówiłem. No i ostatni post tyczy się też American Trucka, no i aktualizacji do DLC na opony. SCS napisał tutaj o tym, że z każdym nowym DLC no do ATS-a starają się robić jak najwięcej dróg takich pozaobszarowych, takich piaskowych. Pisali tam dokładnie jakie tam drogi są, czyli czy do jakichś tarktaków, czy tam coś, no ale to jest nieważne. No i zrobili aktualizację tych opon, czy to niektóre wydłużenie, niektóre przemodelowali, trochę też chyba nowych dodali, ale jak widzicie głównie skupiali się no, na terenowych, tutaj widzicie. Też coś pisali o tym, że przemodelowują tutaj różnego rodzaju felgi, więc no spoko. No i to chyba wszystko, jeśli ktoś chce przejrzeć sobie dokładnie posty, to zapraszam, link macie w opisie. No i co, dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcji na kanale. Bijcie też na Discorda, link macie w opisie, bo Discord już prawie ma 100 osób. No i co, dzięki za obejrzenie odcinka, siema, do następnego, cześć!